Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław Zarabki-Zdrój, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Już od ponad 50 lat studiuję i analizuję Pismo Święte. Za niedługo będę miał 70 lat i moje doświadczenia, wiedzę i analityczny umysł chcę poświęcić dla służby dla ludzi. Obecny cykl wykładów jest poświęcony czasom końca, końcu świata, a szczególnie omawiamy działalność Eliasza proroka w tym czasie, który jest zapowiedziany w ostatnich wersetach Księgi Malachiasza. Wysłuchaj obecnie epizodu 4 pod tytułem Eliasz, Mojżesz i Jezus na Górze Przemienienia. A po 6 dniach bierze z sobą Jezus Piotra, Jakuba, Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. I został przemieniony przed nimi, i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. I oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Na to odezwał się Piotr i rzekł do Jezusa: Panie, dobrze nam tu być. I jeśli chcesz, rozbiję tu 3 namioty, dla ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden. A gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos obłoku: Ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie. Ewangelia Mateusza, 17 rozdział, od 1 do 5. 7 osób, które uczestniczyły na górze, w spotkaniu na górze przemienienia, to Jezus jako syn umiłowany, 3 apostołowie, Piotr, Jakub, Jan i 2 prorocy starotestamentowi, Mojżesz i Eliasz oraz Ojciec. Nim przejdziemy do omówienia tego spotkania, tych 7 osób na Górze Przemienienia, omówimy najpierw proroków Mojżesza i Eliasza. Co to byli za prorocy? W Księdze Malachiasza jest napisane: Pamiętajcie o zakonie Mojżesza i o ustawach i prawach. Chociaż termin zakon Mojżesza wskazuje, że jest to prawo mojżeszowe, to właściwie jest to prawo Pana Boga, gdyż to On je ogłosił słownie i dał wersję pisemną na 2 kamiennych tablicach Mojżeszowi, które to Mojżesz następnie wziął, zaniósł do Arki, która była w miejscu najświętszym w świątyni. Mówiąc jaśniej, w Arce Przymierza była przechowywana umowa między Panem Bogiem a Izraelem. Nigdzie w całym Piśmie nie jest napisane, że ta umowa została w jakiś sposób zmieniona, lecz Jezus ogłosił: Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Drogi słuchaczu, musisz przede wszystkim, aby kontynuować i prawidłowo rozumieć to nauczanie w duchu i w mocy Eliaszowej i rozumieć te zagadnienia, musisz zaakceptować przymierze z Bogiem jako twoją osobiste, jako twoje osobiste przymierze. Zawierasz przymierze, którą podstawą jest życie lub śmierć. To są bardzo poważne rzeczy. Tu należy robić pewne kroki w celu wprowadzania w życie nauki Bożej.
Zakon Mojżesza występuje w Piśmie Świętym też pod nazwą dziesięciu słów lub po prostu zakon. I napisał Pan na tablicach takim pismem jak poprzednio 10 słów, które wypowiedział do Was na górze spośród ognia w dniu zgromadzenia i wręczył mi je Pan. Piąta Mojżeszowa, 10 rozdział, 4 werset. W teologii występuje pod nazwą ten zakon mojżeszowy jako dekalog lub 10 przykazań. Trzeba pamiętać, że Pismo Święte mówi o różnych zakonach. Kiedy czytamy Pismo Święte, tam jest zapisane zakon wolności, zakon mojżeszowy, zakon chrystusowy, zakon przykazań i przepisów, zakon Boży, zakon ducha, zakon grzechu i śmierci, zakon żydowski, zakon wiary, zakon uczynków, zakon ojczysty i zakon pański, lub po prostu czasami też i zakon. Chociaż niektóre pojęcia są równoznaczne, to pewne pojęcia są całkiem różne od dziesięciu przykazań. Lecz uważny uczeń Chrystusa będzie tu mógł się swobodnie poruszać w tym gąszczu nazewnictwa. Szczególnie polecam tutaj list do Rzymian, gdzie słowo zakon jest użyte 74 razy w różnych odcieniach znaczeniowych w Biblii, w przekładzie Biblii Warszawskiej. Tak więc zakon mojżeszowy i na przykład zakon ducha to dwa różne zakony, co będę wkrótce tłumaczył w osobnych wykładach. Najważniejsze dla nas to życie zgodne z dekalogiem oraz znajomość, jak zmazać swoje grzechy, to i tak dużo na sam początek. Pan Bóg dał Adamowi i Ewie przykazanie. Z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Sprawa jest prosta. Pan Bóg daje przykazania i od razu oświadcza, jakie są konsekwencje złamania tego przykazania. Zapłata jest tylko jedna – śmierć. Z uwagi na to, że człowiek został wplątany w wielki konflikt między Panem Bogiem a szatanem i dał się zwieść chytrością węża, Pan Bóg lituje się nad człowiekiem i tworzy cały system ofiary zastępczej za człowieka i tym samym wymazania obciążającego nas listu dłużnego. O czym jest mowa w liście do Kolosan, 2 rozdział, 14 wiersz. Era Starego Testamentu miała swoją świątynię zbudowaną przez ludzi na podstawie planów przekazanych przez Pana Boga Mojżeszowi wraz z prawem ceremonialnym, takim rytualnym, według kapłaństwa Lewiego. A era Nowego Testamentu miała swoją własną świątynię zbudowaną przez samego Pana Boga, która znajduje się w niebie wraz z prawem ceremonialnym według kapłaństwa Jezusa Chrystusa. W Piśmie Świętym znajduje się około 66 rozdziałów, gdzie są zapisane szczegółowo obrzędy sprawowane w tych świątyniach, a to w księgach mojżeszowych, w proroctwie Ezechiela i w liście do Hebrajczyków. Szczególnie ten list do Hebrajczyków opisuje, jak nastąpiła zmiana kapłaństwa z kapłaństwa Lewiego na kapłaństwo Melchizedeka i jak nastąpiła zmiana świątyni ze świątyni ziemskiej, zbudowanej przez człowieka, na świątynię niebieską, zbudowaną przez samego Boga.
Były oprócz dekalogu, były jeszcze dodatkowe prawa i ustawy, jak to ogłosił Mojżesz. Mojżesz zwołał wszystkich Izraelitów i rzekł do nich: słuchaj, Izraelu, ustaw i praw, które wam dziś ogłaszam, abyście się ich nauczyli i przestrzegali ich wykonania. Piąta Mojżeszowa, piąty rozdział, pierwszy wiersz. Tak więc Mojżesz, wielki prawodawca, wprowadził dekalog, wprowadził ustawy i prawa oraz świątynię ziemską z jej prawem ceremonialnym. Ewangelia Jana, rozdział 1, werset 17, określa, co zrobił Mojżesz, a co zrobił Jezus. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Izraelici w czasach Jezusa oczekiwali na przyjście Eliasza i Mesjasza. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana jest rozmowa między wysłannikami uczonych w piśmie i faryzeuszów z Jerozolimy, a Janem Chrzcicielem na temat, kim ty jesteś. Zadali mu tu bardzo ważne pytanie. Czy ty jesteś Mesjaszem? Czy ty jesteś Eliaszem? Z uwagi na to, że Izraelici w tym czasie i może w dalszym ciągu oczekują na przyjście Eliasza i Mesjasza. I czytamy tam takie znamienne słowa. Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Czyli Mojżesz i prorocy pisali o przyjściu Mesjasza, a tylko bardzo mała grupa ludzi uznała Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. Chrystus po... Chrystus po swojej śmierci, po zmartwychwstaniu i po wniebowstępuje, oręduje za nami jako arcykapłan według porządku Melchizedeka w świątyni niebiańskiej. Izraelici po otrzymaniu prawa mojżeszowego, ustaw i praw, są pełni entuzjazmu. Pełen entuzjazm jest. Lecz sprawa nie posuwa się po myśli Pana Boga, następują kolejne okresy odstępstwa, doprowadzając do całkowitego odejścia od wiary w Pana Boga. Około 400 lat po Mojżeszu Bóg posyła proroka Eliasza, który ma bardzo ciężkie zadanie. Cały kraj jest pogrążony w fałszywym kulcie. Wiara w Pana Boga jest opanowana przez fałszywych proroków i kapłanów, a król Achab przez ślub z Jezabel pogrążył Izrael w odstępstwie. Izraelici są całkowicie zagubieni i nie mają pojęcia, co ich spotkało. Pomimo tych radykalnych środków, aby oczyścić Izraela z fałszywego kultu, prorok Eliasz jest całkowicie załamany tą sytuacją, nie widząc osób, które żyłyby tak, jak Pan Bóg przykazał. Tylko niewielka grupa osób nie dała się zwieść obcym bogom, ich prorokom, ich kapłanom. I historia ta zawsze powtarza się.
Prym w tym zwiedzeniu wiodą królowie i hierarchia duchowieństwa. Ci, którzy nie zostali zwiedzeni, są obiektem prześladowania, jak to pokazuje Wielki Babilon i fałszywy prorok. Wielki antychryst nawołuje do krucjat przeciwko wiernym Pana Boga, obiecując, że udział w tej krucjacie otrzymają zbawienie wieczne. Biedny ten laikat, który dał się zwieść, że Bóg tak chce. Spełniają się słowa Jezusa z Ewangelii Jana, 16 rozdział, 2 i 3 wiersz. Wyłączać was będą z synagog. Więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. Pan Bóg pociesza Eliasza, że jest mała grupa jego wyznawców, którzy nie pokłonili się Baalowi, ani nie całowali jego ust. Może się nam wydawać, że grono wiernych Panu Bogu w zachowywaniu jego praw jest bardzo małe. Lecz taka jest reguła na tej ziemi. Jezus mówi wręcz o dwóch lub trzech zebranych w imię Jego. Zebranie wszystkich sprawiedliwych ze wszystkich wieków przy sądzie ostatecznym tworzy wielką rzeszę, o której wspomina Księga Objawienia. Od czasów Eliasza do czasów Jezusa minęło prawie 800 lat. Odstępstwo przybierało różne wymiary, różne formy. Były krótkie okresy reformacji i odnowy, po których Izrael znowu pogrążał się w odstępstwie. W nowej erze chrześcijaństwo wpadło w te same pułapki odstępstwa, gdzie wielki Babilon bezwzględnie tłumił wszelkie przejawy reformy i odnowy, a reformatorzy trafiali do więzienia lub na stąd. Wielki reformator kościoła Czech, Jan Hus, został spalony na stosie w czasie obrad Soboru Katolickiego w Konstancji dnia 6 lipca 1415 roku i to z aplauzem Soboru. Bóg tak chce. Mała grupa Izraelitów, przygotowana przez Jana Chrzciciela, drugiego Eliasza, potrafiła rozpoznać w Jezusie obiecanego Mesjasza. Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz. Prorocy na górze przemienienia rozmawiają z Jezusem. O ile obecność Eliasza wydaje nam się zrozumiała, gdyż już od ponad 800 lat przebywa w niebie, gdyż został zabrany żywcem z ziemi przez rydwan Boga, o tyle obecność w tym miejscu Mojżesza wymaga większej uwagi i wyjaśnienia. Piąta Księga Mojżeszowa, 34 rozdział, 5 i 6 i 9 werset. Tam w krainie Moabu, według postanowienia Pana, umarł Mojżesz, sługa Pański. I pogrzebał go w dolinie krainy Moabu, naprzeciw Bet Peor, a nikt nie zna jego grobu aż po dziś dzień. I nie powstał już w Izraelu prorok, taki jak Mojżesz, z którym Pan obcował tak bezpośrednio. Bardzo ciekawy jest list Judy, który cytuje dwie księgi apokryficzne, księgę Enocha i księgę Wniebowstąpienie Mojżesza. Tutaj mamy dowód na to, że Mojżesz został zmartwychwzbudzony przez Pana Boga i taki pogląd był rozpowszechniony wśród Izraelitów. Jezus na górze przemienia spotkał się więc z dwoma żywymi prorokami.
to nie byli umarli. Ani nie był to żaden seans spirystyczny, tak surowo zakazany przez Pana Boga. Koniecznie muszę tu wspomnieć jeszcze o trzeciej osobie, o której świadczy Pismo Święte, że została wzięta do nieba. Mianowicie Henoch. Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 5 rozdział, 24 werset. Przejdźmy obecnie do wizji Boga w Księdze Objawienia, 4 rozdziale. To jest bardzo interesujące. A wokół tronu 24 trony, a na tych tronach siedzących 24 starców odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote zasłony. Apostoł Jan widzi przed tronem Pana Boga 24 trony, na których siedzą 24 starcy. Można przypuszczać, że 3 starcy spośród 24 to Henoch, Mojżesz i Eliasz, którzy obserwują działania Pana Boga Jezusa jako arcykapłana w niebiańskiej świątyni. Pan Bóg nie ma tutaj żadnych tajemnic przed ludźmi w realizacji swojego planu zbawienia człowieka. Tutaj bardzo aktywnie się nawet ludzie, którzy zostali wzięci do nieba przed końcem świata, nawet ci ludzie aktywnie angażują się w to działanie. Widać to na przykładzie rozmowy na Górze Przemienienia z Jezusem Chrystusem. Jezus mówi w ten sposób w Ewangelii Jana, 15 rozdział, 15 wiersz. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Lecz nazywam was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Bóg nie ma tajemnic przed człowiekiem. Jezus nie ma tajemnic. Wszystko oznajmia. W Piśmie Świętym są starcy, którzy są bardzo wyróżnieni. Już widzimy z samego wizji tronu Bożego, starcy są bardzo, bardzo wyróżnieni przez samego Boga, siedzą w pierwszym rzędzie przed Bogiem. Nie są to starsi zboru, czy też biskupi, jakby to chciała hierarchia duchowieństwa. Trzecia Mojżeszowa, 19 rozdział, 32 wiersz. Przed siwą głową wstaniesz. Im będziesz szanował osobę starcą, tak okażesz swoją bojaźń Bożą. Jam jest Pan. Starcy, czyli osoby starsze, były bardzo szanowane w Izraelu. Bez nich nie odbyła się żadna uroczystość oraz nie przeprowadzono bez nich żadnych transakcji. Z Księgi Ruty, 4 rozdział, wiersz 1 i 2 czytamy. Tymczasem Boaz poszedł do bramy miejskiej i usiadł, a właśnie przechodził tamtędy wykupiciel, o którym Boaz mówił. Zawołał więc na niego, hej ty, zatrzymaj się i przysiądź się do mnie. A on zatrzymał się i przysiadł się do niego. Potem sprowadził 10 mężów spośród starszych Izraela i rzekł do nich, siadajcie tutaj. A oni usiedli. Kiedy Boaz chciał wykupić dziedzictwo swojego zmarłego krewnego, musiał pierw zwołać wszystkich starców do bramy miasta i następnie wszyscy mieszkańcy. Dopiero wtedy mógł rozpocząć swoją transakcję. Przez całe Pismo Święte był utrzymywany ten zwyczaj i apostołowie tego pilnowali. Cytaty z Dziejów Apostolskich, które o tym mówią.
Zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć. Wówczas postanowili apostołowie i starsi razem z całym zborem. Apostołowie i starsi bracia braciom. Przybyli wszyscy starsi, przełożeni starsi i uczeni w piśmie. Nie było nic tajnego. Wszystko miało być jawne. Obecnie mamy tajne rady, tajne zgromadzenia, tajne fundusze, tajne protokoły, a laikat nie ma prawa uczestniczyć w tych zebraniach i nie ma prawa dostępu do tych tajnych dokumentów. Totalne zaprzeczenie chrześcijaństwa i jedności Kościoła. Dlaczego Jezus spotkał się z Mojżeszem i Eliaszem na Górze Przemienienia? Przede wszystkim musimy stwierdzić, że cały wszechświat jest zainteresowany tym, co dzieje się na ziemi. Cały wszechświat obserwuje uważnie wielki bój między siłami dobra, siłami zła, jakie toczy się na ziemi. Mojżesz i Eliasz rozmawiali z Jezusem o wielkim planie zbawienia. Jak Pan Bóg to wszystko cudownie zaplanował, aby wszechświat uwolnił się raz na zawsze z destruktywnych sił zła. Tak jak my nie rozumiemy wszystkiego i chcemy, aby ktoś nam to wszystko wyjaśnił oraz ostrzegł nas przed nadchodzącym końcem świata. Pan Bóg posłał swoich proroków, a w końcu posłał swojego Syna umiłowanego i dał nam prostą radę. Jego słuchajcie. Najważniejsza nauka dla nas z Góry Przemienienia i ze spotkania Jezusa z Eliaszem i Mojżeszem jest ta, co na samym końcu powiedział Bóg Ojciec o swoim Synu umiłowanym. Jego słuchajcie. To jest najważniejsza rzecz w życiu chrześcijanina. Jego ma słuchać. On jest ponad wszystko. Masz się badać Pisma Świętego. Czy to wszystko, co ci podają, czy pokrywa się z nauką Jezusa Chrystusa. Dlatego musisz dokładnie poznać naukę Jezusa. Miej swój własny program poznawania nauki Jezusa. Zauważyłem, że programy kościelne lub zborowe są tak przeładowane swoim wizjami nauczania, że pomijają naukę Jezusa. Tutaj chodzi o twoje życie wieczne. I nie możesz sobie pozwolić na marnowanie czasu na to, co nie daje życia. Jezus ostrzega, uważajcie, aby was kto nie zwiódł. Będzie wielu zwiedzonych przez fałszywych proroków i hierarchię duchowieństwa. Apostoł Piotr po wielu latach tak opisuje to doświadczenia z Góry Przemienienia w pierwszym liście Piotra, pierwszy rozdział od 16 do 19. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zdręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki Go doszedł głos od majestatu chwały. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, a my, będąc z Nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach.
Apostoł Piotr pisze o ważności słowa proroczego ponad te wszystkie objawienia, które doświadczają ludzie. Pod wpływem Ducha Pańskiego powstało Pismo Święte i jest ono pochodnią świecącą w ciemnym miejscu, aż nastąpi koniec świata. Trzymaj się mocno tej pochodni. Najważniejsza nauka z góry przemienienia to rada samego Boga Ojca w duchu i w mocy Eliasza. Jego słuchajcie. Nastawcie uszy i słuchajcie mojego głosu. I słuchajcie mojej mowy. Wielkie błogosławieństwo od Boga Wszechmogącego tym, którzy żyją w społeczności z Nim i są doskonali. Niech Wszechmogący Bóg was błogosławi, Ojciec i Syn i Duch Święty. Zapraszam na następny tydzień, na kontynuację naszej serii, na piąty odcinek w duchu i w mocy Eliasza pod wpływem Eliasz, konfrontacja z Achabem i Jezabelem.